Future Processing zaprasza na słuchowisko 0101. Jest 15:45. Okej. Za 5 minut wychodzimy. Okej. Halo, Ziemia do Diany, czy ty mnie słyszysz? Tak, mamo, przestań. Wiem, za 5 minut wychodzimy. Do cioci na urodziny. Mogę nie iść. Idziesz. 5 minut i wyłączasz kompa. Tak. Inaczej wyłączę prąd. Kiedyś cię ten komputer wciągnie. No co ty, mamo? Mamo! Mamo! Nie wygłupia się. No dobrze, idę na urodziny. Popatrz, biegnę nawet. Mamo! Halo? Hellołka? Jest tu ktoś? Gdzie ja jestem? W komputerze! Witaj! Jak to w komputerze? Nie chcę w komputerze. Mamo! Nie krzycz! Niewidzialny ktoś? Niewidzialny? Widzialny? No raczej, że tak. Popatrz tu, wielkoludzie. O, cześć, maluszku. Jaki maluszku? Ja jestem bajt. Bajt? Tak, jeden. Jestem jeden bajt. Jesteś bardzo malutki. Może i tak. Ale nas, bajtów, jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo dużo. 5? Miliard. Miliard? Tak. I ten 1 miliard bajtów to jest gigabajt. Tyle to jest chyba ziarenek piasku w wiaderku. No może. Nie liczyłem. Ten 1 gigabajt to 1 film. A pomyśl, ile filmów może być na komputerze. I ile jest komputerów. Wielka pustynia bajtów. I każdy z nas niesie informacje, wiesz? I ja też. Fajnie, ale wiesz, jak można wyjść z komputera? Nie. Może dysk twardy wie. Albo karta sieciowa. Możesz ich zapytać. A oni gdzie są? W komputerze. Mieszkają u płyty głównej. A wiesz co? Płyta główna ma dzisiaj urodziny. I mam dla niej prezencik. Jaki? Super przesłitaśniowy obrazek stonogi. Pokaż. Nie, no co ty? Nie pokażę. Ja mam tylko część obrazka. Ułożę go razem z 240 tysiącami. 653 bajtami. Fajnie, nie? No nie wiem. Gdybyś nie poszedł na urodziny, pewnie płyta by nawet nie zauważyła. Nie wygłupiaj się. Jasne, żeby zauważyła brak pięty w nodze numer 27. Chcesz też iść na urodziny? Mogę? Pewnie. A znasz piosenkę o małym bajcie maszerującym z Dianą na urodziny? Nie. Bajt na urodziny. Tam, ta, tam, ta, tam. Z Dianą maszeruje. Szuka bajcik słowa, które się rymuje. Bajt malutki jest i niesie informacje. Ciekawe, co da płyta dzisiaj na kolację. Oh, na nielegalnego BIOSa. Kto tak fałszuje? Zaraz mi przetworniki strzelą. Cierpię. Oj, przepraszam. Nie chciałem. Wszystko dobrze? Dobrze? Oczywiście, że nie. A dlaczego? Mi się podobało. Bo to nie było w tonacji, moja droga. I nie 16-bitowo i bez generatora dźwięku. To się nie godzi po prostu. Już. Myślę, że bajtowi zrobiło się teraz smutno. Obraziła go pani, to było niegrzeczne. Aj tam. A co ty tu robisz, drogie dziecko? Oczywiście, bardzo mi miło, że mnie odwiedzasz, ale gdybym wiedziała wcześniej o twojej wizycie, przygotowałabym koncert powitalny. Mam na imię Diana. Komputer mnie wciągnął i bardzo chciałabym już z niego wyjść. A kim pani jest? Kartą dźwiękową, oczywiście. To dzięki mnie możesz nagrywać, przetwarzać i odsłuchiwać dźwięki na komputerze. Można powiedzieć, że muzyka na komputerze to
ja. A muzyka, moje dziecko, jest subtelną materią, grą na nutach zawieszonych w przestrzeni, czarem współgrających dźwięków, które, gdy ułożone w odpowiedni sposób, są jak konstelacje. Melodie dają ukojenie, pozwalają cieszyć się swoim istnieniem. A czy pani ostatnio nie dźwięczała reklamy pieluch? No tak. Pieluszki? Śmiesznie. I czy nie dźwięczała pani też piosenki o kapuście, do której przygrywała gumka recepturka i słoik po dżemie? No tak, ale to tylko takie wprawki, wiesz. Pewnego dnia być może ktoś będzie chciał posłuchać na przykład Wesela Figara. Muszę być na to przygotowana, przećwiczona. A czy... Zaśpiewam płycie 100 lat? Oczywiście, skoro prosisz. Ale ja... Wiem, nie ma problemu. Mogę również wręczyć autograf. Akurat zupełnie przypadkiem mam przy sobie kilka już wypisanych. Proszę. Dziękuję. Ach, nie ma za co, moja droga. A teraz zmykajcie. Muszę jeszcze przypudrować wzmacniacz sygnałów wyjściowych i rozgrzać generator drgań. Witaj w komputerze, Diano. Dzień dobry. Wiesz, jak mam na imię? Oczywiście, że wiem. Bo widzisz, ja wiem wszystko. Ale że tak wszystko najwszystkowsze? Wiem na przykład, że takiego słowa jak najwszystkowsze nie ma. Dysk twardy do usług. To ja przechowuję wszystkie programy i dane na komputerze. Nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Czy wiesz może, jak można wyjść z komputera? Wybacz, przykro mi. Nie wiem nawet, jak do niego wejść, jeśli mam być szczery. Jak to nie wiesz? Bajt powiedział, że wiesz wszystko, że pomożesz mi stąd wyjść. Przykro mi, Diano. Skoro tutaj jednak weszłaś, to w końcu wyjdziesz, prawda? Jakoś. Mam nadzieję. Czy ty też jesteś gościem płyty głównej? Można tak powiedzieć. Płyta główna jest takim naszym gospodarzem, właścicielem ziemskim, landlordem. Trudne słowa. Tak, ale jakie ciekawe. A propos ciekawych rzeczy... Czy ty pamiętasz swoją zieloną piżamkę w zezowate żaby? Nie. A skąd wiesz, że taką miałam? Przechowuję wszystkie zdjęcia, które zapisali twoi rodzice. A na naturalne nawozy nadają się przede wszystkim rośliny o szybkim wzroście i wytwarzające dużą ilość zielonej masy, takie jak łubień żółty Seradella facelia. Ojej, a to też ze zdjęć? Nie, to z pracy licencjackiej twojego taty. Fascynujące. A propos zdjęć. Twój nocnik? Nie, tylko nie o nocnikach. Dzień dobry, dziewczynko. Czy ten oto dysk jest dla ciebie niemiły? Miły, dziękuję. On po prostu bardzo dużo wie, a ja niekoniecznie chcę słuchać o wszystkim. Dysk dużo wie? A tak, a co? Jakoś tak myślę, że chyba jednak nie wie tyle, ile wydaje ci się, że wie. A tak w ogóle, dziewczynko, to co ty tutaj robisz? Wciągnęło mnie. O, to ciekawe. Ciekawe, ale nie fajne. I teraz nie wiem, jak wrócić do mamy. Tego to nawet ja nie wiem, niestety. No a jak masz na imię, przepraszam ja ciebie? Diana. Ja jestem kartą sieciową, czyli innymi słowy, kartą rozszerzenia służącą do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Nie rozumiem. To dzięki mnie twój komputer może połączyć się z internetem. To również dzięki mnie możesz rozmawiać z osobami z całego świata, słuchać muzyki, jakiej chcesz, oglądać filmy, grać w gry z kolegami, znaleźć informacje o wszystkim w ułamku sekundy. Takie tam przechwałki. Przechwałki? Ja wiem wszystko. I no, dysku, twardzielu, drogi. Tak sobie myślę, że tutaj nam obecna wszystkim Diana troszkę zawyżyła twoje możliwości. Bez obrazy oczywiście. Z szacunkiem do kolegi oczywiście, no ale jednak. Ja się nie obrażam, ale niekoniecznie się zgadzam. Czy ty wiesz, jaką piżamkę miała Diana? Nie. Nie? Tych zdjęć akurat nie znam. Twoja mama mi ich nie przesłała. Ale wiesz co? Do rodziny żółwi z nadrodziny Testudinoidea w grupie żółwi skrytoszyjnych Cryptodira należy około 40 gatunków zwierząt ciepłolubnych. Wiedziałaś? Nie.
A jedno z najdalej położonych od Ziemi gwiazd, które można dojrzeć gołym okiem, jest gwiazda Granat. Oddalona od nas około 5900 lat świetlnych. Wiedziałaś? Nie. Majchia moje lahidrahe. A to co? Mam dziurawą skarpetkę. W języku Marathi, którym posługuje się 120 milionów ludzi. W Indiach przede wszystkim. Nudy! Tylko się przechwalasz, a o piżamie w żaby nie wiedziałeś. Bo mi nie pokazali. I bardzo dobrze. Jesteś gaduła, wszystkim byś o piżamie powiedział. Diana, wiele można się z internetu dowiedzieć, wiesz? Tak. Pograć w grę z koleżankami. Tak, w kolorowe gluty na przykład. Na przykład. Ale nie można wszystkiego do internetu wrzucać, ani wszędzie zaglądać. Ale dlaczego? Teraz to żeś mi trochę przykrości sprawił, twardzielu jeden. Aż sobie cyknę fotkę, jak mi smutno. Będą płakać razem ze mną. Ale ty nie płaczesz przecież. Tam, pana zdjęcie. Dobrze wygląda. A jak się filterka doda niebieskiego i jeszcze trochę podrasuje, to zaraz będą ze mną płakać wszyscy. Nie bój żaby. Żaby zezowatej. Dzień dobry. A ty to kto? Słodki mały bajcik. Nie jesteś bajtem. Bajt wyglądał inaczej. Niemożliwe. Bajt to ja. Diana chyba ma rację. Bajt był trochę mniejszy. Nie, no co wy. Ja jestem bajt. Bajtek, tylko taki zagoniony, niewyspany. A jakie informacje niesiesz? Kotki, kociaki, najsłodsze kocięta. Ślicznie! A te wskoczyły do kartonu po trampkach. Cudeńko. Kotek w skarpetkach, ale głuptasek. Najśmieszniejsze są takie koty, które śpiewają. Och, oczywiście. Śpiewające kotki też mam. Patrzcie. Ha, prześmieszne są. Zapiszę je sobie, żeby... Boli! Jam jest wirus! Nareszcie, teraz ja, niebezpieczny program komputerowy, przejmę kontrolę nad całym światem! Całym światem? Tak mówią złe charaktery w bajkach, ale niech będzie, nie całym światem, ale całym komputerem. Kociaku, wam się zachciało! Wszystkie zdjęcia usunę, nawet te z piżamą, żaby i z nocnikiem. Nikt i nic mnie już nie powstrzyma, komputer jest mój! Tylko nie zdjęcia piżamy! Zrób coś, ratuj go! A, no tak, racja, ratowanie, odpalam antywirusa, program, który zwalczy wirusa. Szybko, już długo nie wytrzymam, wirus wchodzi w moje dane! Zniszczę je wszystkie! Diana, trzymaj się! Raz, dwa i trzy! Już! Dzięki. Spoko, ziomuś. Dobrze się czujesz? Już tak. Wszystkie informacje są już bezpieczne. A skąd on się tu wziął? Sorka, wpuściłem niechcący. Do kotków to mam słabość od zawsze. Coś mi się wydaje, że musimy poważnie pogadać. To wy rozmawiajcie, a ja idę dalej. Do zobaczenia na urodzinach płyty. Pa! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panienka mówi do mnie? Tak. Proszę wybaczyć mój brak manier. Już spieszę z odpowiedzią. Dzień dobry, jestem dyskietką. Odwykłem od atencji innych osób. Właściwie to już od wielu lat jestem raczej niezauważany. Dlaczego? Wyszedłem z mody, zestarzałem się, stałem się tak jakby bezużyteczny. Nie mów tak. Chętnie bym nie mówił, ale taka jest rzeczywistość. Jest jak jest. Choć i lud est quod est. To dlaczego tak dziwnie mówisz? Słucham? Bo jesteś stary? Nie rozumiem. Bo tak się mówi, o gdy byłeś młody? Nie. Mówię tak, bo lubię trochę podramatyzować. Teraz tylko to mi zostało kiedyś. Och, jak miło było, gdy czytnik czytał moje dane. Gilgotało, wiesz? I czytnik robił takie śmieszne dźwięki. Cudowne. No ale ty i tak nie zrozumiesz. Jesteś za mała. Wcale nie jestem mała. Mam 7 lat i pół. Panie dyskietko. Tak? A dlaczego nikt już pana nie chce? Za mało informacji można na mnie zapisać. Wyparły mnie płyty CD, a je wyparły pendrive, a pendrive wyparła chmura. Chmura? Taka na niebie? Nie, ale też fajna. Dzięki niej każdy może przesłać ważne dokumenty, zdjęcia, filmy do kogo chce. Trzeba tylko znać hasło.
Sezamie, otwórz się. Może być takie. Ważne, by nie raz, dwa, trzy, cztery. Rozumiem. A z panem co się teraz stanie? Bo ja wiem. Czas pokaże. Może ktoś mnie powiesi na lusterku w samochodzie albo przerobi na kulę dyskotekową. Tak się robiło z płytami CD w latach 90. To dopiero były czasy. Zresztą, wiesz co? Gdyby ktoś chciał, to są jeszcze specjalne czytniki. Czasami można znaleźć na dyskietkach coś bardzo ciekawego. Na przykład? Ja mam system operacyjny z 95 roku. To musiało być bardzo ważne. Tak, ale tylko wtedy, gdy byłem razem z 14 innymi dyskietkami z pudełka. A na pudełku napis: więcej możliwości, więcej swobody, więcej rozrywki. Ja byłem tym od rozrywki właśnie. Jeżeli kiedyś spotkasz dyskietki podobne do mnie, to proszę, pozdrów. Choć większości pewnie już nie ma, a pozostałe siedzą od lat w pudle. A ja tu w kąciku obudowy po prostu jeszcze pobędę, dopóki ktoś nie zauważy, że zostałem tu włożony całkiem, zupełnie przypadkiem i bez większego sensu. Pozdrowie. Serdecznie dziękuję. Czy pan łowi ryby? Dziadek zawsze mówi, że mam być cicho, gdy łowi. Nie. Aha, a co? Ja szukam równowagi. Ja szukam wyjścia z komputera. Ciekawe. Nie wiem niestety, gdzie jest. Mogę ci zaproponować szukanie wewnętrznego ja. Spokoju, ciszy. Ale ja... Uspokój się. Nie denerwuj się. Relaks, kochana. Relaks. Tylko to nas może uratować. Ale przed czym? Przed przepełnieniem, przepracowaniem. Coraz to więcej i więcej, i więcej, i więcej informacji. Jakoś to trzeba ogarnąć. Na raz. Teraz. Aha, mam na imię Diana. Ja jestem pamięć RAM. To ode mnie zależy, ile operacji komputer może wykonywać w tym samym momencie. Namaste. A teraz porozciągaj się ze mną. Zapraszam. Spokój. Spokój na wszystko, znajdzie się tutaj miejsce. Niektóre pliki musisz po prostu skompresować, a niektóre wyrzucić. Wyrzucić? No tak, Diana. Do kosza z nimi. Oczyść swój pulpit. A ja nie mam pulpitu. A co masz? Głowę. To oczyść swoją głowę. Ciii. Relaks, spokój, równowaga. Równowaga. Waga. K. A. Relaks. Spokój! Zen. Nie ma zena. Gdyby był zen, to by było maksymalnie 40 stopni Celsjusza, a jest... O nastopione styki, 75! Czy to źle? Tragicznie! Trzeba chłodzić, 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 chłodzić. 74, 73, 72, 71. Czy dobry? 86, 87. Niedobry! Układ, 88, układ! 89, 90. Wypada się przedstawić. Trochę kultury cię proszę. Układ chłodzenia. Odprowadzam ciepło z procesora tak, żeby mógł pracować i się nie przegrzał. Ja bardzo przepraszam, ale ja 83 muszę chłodzić. O już. O, 77. No widzisz? I wietrzymy. Wietrzymy. 75. Wietrzyć to sobie można pokój. Ja tu chłodzę. Co tu się u was dzieje w ogóle? Jak tak można wentylator stresować? Procesor myśli. Ale aż tak? Skończyłby. To niezdrowe. Procesor? No tak. Spoko typ. Intelektualista. Spoko typ, tylko liczy i liczy i liczy. A jak się za bardzo wkręci, to odliczenia mu się zwoje podtapiają. Dobrze, że ma mnie, bo inaczej kaput. Procesor down, muerto totalnie. 75. Gdybyś ty wiedziała, w jakich warunkach ja pracować muszę. Kurz wchodzi w wiatrak. Nikt tego nie czyści. Okruszki, piasek, guma do żucia, kocia sierść, a ja mam alergię. Układ, ty nie hipochondrykuj tutaj, bo ci termostat strzeli. Diana, skarbie, idź z łaski swojej i zerknij, co ten procesor taki zapracowany.
Taki kwadratowy koleś. Rozpoznasz. 01 01 10. Dzień dobry. 1500 100 900. Bilion trylion papirion. 01 01 01. To niegrzecznie tak się nie witać. Dzień dobry. 01 00. Jest pan kwadratowy. Czy jest pan procesorem? Tak, ja jestem procesorem. To ja odpowiadam za większość zadań wykonywanych przez komputer. 01 01. Pamięć pyta, dlaczego podkręca pan temperaturę w komputerze? Ja tylko pobieram dane z pamięci, interpretuję je, a następnie wykonuję zawarte w nich rozkazy. Pamięć mówi licz, no to liczę. 01 01. Ale pamięć mówi, że pan ma wyluzować. Ostatnio mocno poszła w szukanie swojego wewnętrznego ja. Średnio zmienia życiową postawę raz na miesiąc? Taki sposób na rozładowanie stresu chyba, czy coś. Była już walecznym wikingiem z arachnofobią i introligatorem? Nie, trudno nadążyć. Porozmawiane. Trzeba liczyć. 01 01 01 01 01. A nie może pan przestać? Nie. Muszę procesować. 01 01. Co? No wszystko, co robi komputer. Wszystkie zadania. A zadań coraz więcej. Pamięć zakłada, że jej powitania słońca czy inne kocie grzbiety pozwolą pomieścić więcej i więcej. A im więcej ona ma zadań, tym więcej pracy dla mnie. 00 00 00 00. A gdzie jeden? 00 00 00. Dzień dobry, szefuncio! Serwus, hejka, że tak powiem. Jo, dziewczynku. Cześć. Siema, jestem styk. 00 00 00 00. Dlaczego on tak mówi? Coś mu się stało? On tak zawsze, gdy się aktywuje. Znaczy, odkąd mi się zdarza nie stykać. Wzięło mnie kiedyś, puściło na lutach i teraz tak raz se styknę, a raz se nie styknę. Wiesz jak jest, ruletka. Tak sobie ryzykownie poczynam na krawędzi. Przykro mi. Tam przykro. Jest fantastico. No worries, no signal. No signal, no worries. Ale mnie motto wyszło. Będzie na wygaszacz. Jak nic. To co ty właściwie robisz, skoro nie stykasz? Prowokuję. Prowokujesz? Prowokuję do wykonania pierwszego kroku w odwiecznym poszukiwaniu szczęścia. Moje niestykanie sprawia, że ludzie dzwonią na infolinię. A tam są takie miłe panie. Może kiedyś ktoś pozna tak miłość swojego życia. Taki ze mnie romantyk. Trzymam kciuki. Musi się udać. Chyba, że wcześniej ktoś mi przylutuje. Znikam, bo dzisiaj na infolinię nie dzwonią, więc mogą sięgnąć po bardiej bezpośrednie metody. 01 01 01 01. O, wróciłeś. 01 01. Niby gdzie? 01 01. Do działania. Przecież ja cały czas działałem. 01 01 01. Dziwne trochę. To ja już sobie pójdę dalej. Zresztą płyta główna już na pewno czeka, skoro ma dzisiaj urodziny. Swoje urodziny ma też dzisiaj ciocia. Pewnie już się zaczęły i mama poszła beze mnie. Mogła mnie marudzić. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj wszyscy, ponieważ nasza najwspanialsza, jedyna w swoim rodzaju, niezwykle gościnna, płyta główna obchodzi dzisiaj swoje... Płyt głównych o wiek się nie pyta. Dokładnie. Trochę kultury. Pierwsza została skonstruowana w 1981 roku. Ponieważ płyta główna obchodzi swoje urodziny kolejne. Z tej właśnie okazji wszyscy bez wyjątku, zaśpiewamy pięknie. Uwaga, podaję tonację. 100 lat, 100 lat. Nie żyje, żyje nam. Dziękuję serdecznie wszystkim za tak liczne przybycie. Jest mi niezmiernie, ale to niezmiernie, niezmierzalnie miło. Hej, ale my tutaj mieszkamy. Wszyscy? Tak, prawie. Bo widzisz,
To na mnie montuje się najważniejsze elementy komputera. Ty tu nie mieszkasz, ale bardzo się cieszę, że zechciałaś odwiedzić komputer właśnie z okazji moich urodzin. Ale... Bardzo miło z twojej strony. No dobrze. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz tu zamieszkać na stałe. Nie, ja raczej nie chcę. Nie? Może i all inclusive rodem z Malediv to nie jest, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Jest bardzo wygodnie. Sama widzisz, znajdzie się miejsce i dla ciebie. Dziękuję bardzo, ale ja chyba jednak wolę wrócić do mamy. No dobrze, rozumiem. Szkoda. Cóż, jakbyś jednak zmieniła zdanie... Dziękuję, ale nie. Tak, tak, rozumiem. Także co ja tu... Aha, wspaniale was tu dzisiaj gościć. Wspaniale w ogóle was gościć. Mieć gości. Dziękuję, goście, że zechcieliście u mnie zagościć. Troszkę pozamiatane, może nie zawsze dokładnie, no ale... Komuś coś podać? Tort? Pyszny! Coś się nie wygenerował dokładnie. Może źle temperatura ustawiona. Robię co mogę. 67! Zapodam jakiś music. Imprezka! Mój pokój. Mamo! Ostrzegałam, że ci wyłączę prąd. Dziękuję, byłam w komputerze. Wiesz, w środku. W środku? Mówiłam, że kiedyś cię komputer zupełnie wciągnie, ale bez przesady. Miałaś rację. O, ciekawe. Mam nadzieję, że jak już cię tak wciąga, to przynajmniej czegoś się uczysz. Wiem, kto to jest procesor. O! I dysk twardy, i karta sieciowa, i pamięć. Wiesz, mamo, że trzeba mieć antywirusa, bo wirusy to takie programy.